Nazywam się Marika Kuźmicz, jestem kuratorką wystawy Pawła Kwieka Zrobić niemożliwe światło. Jest to pierwsza wystawa prac tego artysty, która ma miejsce po jego odejściu. Paweł Kwiek urodził się 16 marca 1951 roku, a zmarł 13 marca 2022 roku w Warszawie. Był filmowcem, fotografem, artystą multimedialnym, był prekursorem sztuki wideo w Polsce, był także performerem. W późniejszym okresie swojej twórczości zajmował się także rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, więc można powiedzieć, że właściwie realizował się w każdym dostępnym medium i poszukiwał dla siebie nowych form ekspresji. Był absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi i współzałożycielem i jednym z takich najważniejszych uczestników legendarnej grupy Warsztat Formy Filmowej. Grupy założonej w 70 roku przez studentów i absolwentów łódzkiej filmówki. Artyści, którzy wchodzili w skład tej formacji, stawiali sobie taki cel, żeby realizować sztukę właśnie poprzez medium filmu i wideo i żeby poszerzać granice sztuki, a także żeby poszerzać granice ludzkiej percepcji za pośrednictwem tych mediów. I jest to takie założenie, które Kwiekowi jego twórczości przyświecało właściwie przez cały czas. Było mu to bardzo bliskie. Takie myślenie o sztuce jako o pewnym zjawisku, które nie powstaje w oderwaniu od rzeczywistości i od człowieka, ale które ma na celu właśnie przybliżanie człowiekowi rzeczywistości, jakieś ułatwianie ludziom poruszanie się po prostu w świecie. Sztuka jako takie narzędzie tłumaczące ludziom świat. To jest wystawa, która miałam takie założenie, żeby zaprezentować na niej właściwie wszystkie okresy twórczości Pawła Kwieka. Oczywiście jest to pewien wybór. Warto też może dodać, że archiwum Pawła Kwieka było pierwszym, którym po swoim powstaniu zajęła się Fundacja Arton w 2011 roku. W związku z tym ta historia pracy z dorobkiem Pawła Kwieka i z nim samym jest dla mnie dosyć długa, bo zajmuję się nią już, powiedzmy, w ramach fundacji ponad 13 lat, a w sumie wcześniej, dlatego że poznaliśmy się właściwie zanim Arton jeszcze powstał. Oczywiście, tak jak powiedziałam, jest to pewien wybór prac, natomiast starałam się, żeby były na tej ekspozycji prace mniej znane i takie, które są w jakiś sposób reprezentatywne dla każdego okresu jego twórczości, a przede wszystkim takie, w których Kwiek w jakiś sposób wchodził w dialog z innymi artystami albo z innymi osobami, niekoniecznie osobami artystycznymi. Warto też dodać, że takim dopełnieniem tej wystawy są dwie prace, których autorem jest Łukasz Jastrubczak. Jedna z nich właściwie powstała w ramach takiego współautorstwa Pawła Kwieka i Łukasza Jastrubczaka. W 2014 roku oni zrealizowali taki film, który był zapisem ich porozumienia telepatycznego. Natomiast po śmierci Pawła Kwieka, właśnie specjalnie na tę wystawę, Łukasz Jastrubczak stworzył kolejną pracę, na którą pomysł zaczął się rodzić wtedy, kiedy jeszcze Paweł żył i mieli go wspólnie. Jest to praca Sytuacja Ronda, nawiązująca do słynnej pracy Pawła Kwieka z 1974 roku Sytuacja Studia Video A. Jednocześnie jest to rodzaj takiego omasz właśnie dla Pawła Kwieka i obydwa te filmy są do obejrzenia również na tej ekspozycji. Tutaj za mną znajduje się wybór fotografii Pawła Kwieka, takich, które były najwcześniejsze w jego twórczości, z dekady lat 70. Trochę te prace nawiązują, znaczy jedna z nich nawiązuje bezpośrednio, natomiast ten wybór nawiązuje do tytułu wystawy. Zrobić niemożliwe światło to jest takie motto, które przyświecało Pawłowi, które było jakby z nim. W ogóle zjawisko światła było dla niego bardzo istotne, on też fascynował się filozofią
Edyty Stein i właśnie tą filozofią światła. Natomiast to zrobić niemożliwe światło jest takim zdaniem tajemnicą. I takie trochę też są te prace, które eksponujemy właśnie tutaj. To są takie prace, które w jakiś sposób były zawsze włączane do tego analitycznego nurtu w twórczości Kwieka, więc takiego strukturalnego, w którym on starał się poznać to, czym jest medium fotografii, czym jest medium filmu, medium wideo. Natomiast w gruncie rzeczy one się wymykają takiemu rozumieniu. Są dosyć niejednoznaczne. Można powiedzieć, że są niedopowiedziane i otwarte na interpretacje. To właściwie je łączy. To, że zawsze sprawiały taką pewną trudność osobom, które pisały o Pawle, bo one nie dają się jednoznacznie przeczytać, nie dają się jednoznacznie zinterpretować. Mamy tutaj też takie prace jak Wideo i oddech, prace z 1978 roku, albo dokumentacja performansu Pawła Kwieka z tego samego roku, która nazywa się Percepcja braku zróżnicowań. To był taki zapis medytacji Pawła Kwieka przed białą ścianą. I te prace zwiastują kolejny okres w jego twórczości, a więc taki, w którym on wyraźnie zajął się przede wszystkim sferą duchowości. I ta duchowość zaczęła być bardzo wyraźnie obecna w jego sztuce i również w jego tekstach. On wprost mówił o tym, jak ważna dla niego stała się właśnie taka sfera duchowości, metafizyki, sfera sakrum i jak się to przełożyło właśnie na jego działania artystyczne. Pod koniec lat 70., na początku lat 80. miało miejsce takie przeżycie, które Paweł Kwiek nazywał absolutnie kluczowym w swoim życiu, a mianowicie po dłuższym okresie prowadzenia takiej intensywnej medytacji i ćwiczeń oddechowych doznał czegoś, co można byłoby określić wizją takiego wszechrozumiejącego światła, z którym mógł rozmawiać. I to doświadczenie uwiecznił w jednej ze swoich prac, która się nazywała Światło, Miłość, Spokój. To była taka złocona płaskorzeźba. Ale oprócz tego, tak jak wspomniałam, odnosił się właśnie do tego zjawiska, jakim jest światło, w swoich pracach wielokrotnie. I pod koniec lat 70. prowadził takie eksperymenty, które prowadziło dużo fotografów wcześniej, później, fotografując właśnie światło. Ale u Pawła Kwieka się to potem przełożyło na kolejne realizacje. I tutaj za mną znajduje się wybór jego ważnego cyklu Spotkania ze światłem. Bardzo wiele z jego prac powstało w taki bardzo prosty sposób i to też jest, uważam, w tym momencie ich wielka siła, dlatego że skromne środki, którymi dysponował, on właściwie całe życie borykał się w jakimś stopniu z problemami finansowymi, które wynikały z jego problemów zdrowotnych. Przez wiele lat chorował przewlekle, miał różnego rodzaju problemy ze zdrowiem psychicznym również, czego nigdy nie ukrywał i o czym mówił, ale to właśnie powodowało to, że jego sytuacja finansowa była raczej zła, ale nigdy nie zrezygnował z tworzenia. Natomiast właśnie jego prace powstawały, były tworzone za pomocą takich bardzo skromnych środków. I tutaj widzimy przykład takiej realizacji, gdzie po prostu Paweł rysował na fotografiach, które przedstawiały jego portrety, to były jego autoportrety, dorysowując flamastrem w kolorze złotym takie proste kształty, które miałyby być właśnie zapisem jego stanów medytacji. I on w wielu swoich cyklach artystycznych, w wielu swoich filmach i innego rodzaju pracach starał się właśnie przybliżać ludziom różne stany świadomości, w których się znajdował. A wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że on bardzo komunikatywnie był w stanie o nich mówić, werbalnie, ale właśnie również bardzo komunikatywnie przekazywał je językiem plastycznym, to są one bardzo przekonujące i takie trafiające do odbiorcy.
Paweł kontynuował później te próby właśnie przedstawiania z różnych stanów psychicznych, różnych swoich stanów w chorobie i w zdrowiu, w medytacji i po okresie na przykład intensywnej pracy twórczej. I to działo się zarówno w języku plastycznym, jak i właśnie w jego wypowiedziach tekstowych. Ta wystawa dzieli się z grubsza na trzy rozdziały. Pierwszy z nich to jest ta twórczość Kwieka, która można powiedzieć jest bardzo trudna do zdefiniowania. Tak jak powiedziałam, w latach 70., kiedy on przebywa w środowisku artystów zajmujących się sztuką konceptualną, strukturalistów, jego twórczość jest inna niż to, co powstaje w kręgu warsztatu formy filmowej, ale jest to bardzo trudne do uchwycenia. Natomiast dzisiaj z perspektywy lat, kiedy zbierze się te prace razem, widać, że wśród tych pozornie analitycznych, konceptualnych fotografii i filmów przebija taka potrzeba rozmowy czy refleksji właśnie na poziomie duchowym, na poziomie jakiejś tajemnicy, która pozostaje po prostu poza sferą intelektu. Ale to staje się wyraźnie widoczne dopiero później z pewnego dystansu czasowego. Więc to byłby ten pierwszy rozdział, który tutaj prezentuję, i to są właśnie przede wszystkim te zdjęcia z lat 70. oraz jego praca wideo, a sytuacja studia. Drugim rozdziałem byłyby te prace, w których do głosu dochodzi właśnie taka potrzeba ekspresji, pewnej ekspresji duchowości, opowiedzenia o tym, co nie jest możliwe do poznania intelektualnego, jakaś taka próba przekazania odmiennych stanów świadomości, można by byłoby to tak ogólnie nazwać. Natomiast trzeci rozdział, przy czym one też nachodzą na siebie i nie można powiedzieć, że jakby któryś definitywnie się w pewnym momencie kończy, a któryś się zaczyna. To wszystko u Kwieka w jakimś sensie przenika przez siebie. Ale ten trzeci rozdział to jest taka sztuka, która powstawała, ponieważ był ktoś drugi. To znaczy on bardzo często i bardzo chętnie włączał odbiorców do swoich działań i to nie w taki sposób, że używał ich jako publiczności, albo że w ogóle używał ich, ale wchodził z nimi rzeczywiście w takie głębokie relacje. Bardzo często też pochylał się po prostu nad jakimiś grupami społecznymi, co stało się wyraźnie widoczne przede wszystkim w latach 90. Na wystawie znajduje się m.in. dokumentacja pracy Stół do międzyrysunków, pracy, która powstała w 79 roku i miała swoją premierę w Galerii Ślad prowadzonej przez Janusza Zagrodzkiego w Łodzi. To był stół, który służył do rysowania. Miał trzy ramiona. Dwa z nich były obsługiwane przez dwie osoby, które rysowały. Natomiast trzecie ramię generowało rysunek, który był wynikiem ruchu tych dwóch pozostałych ramion. Ta praca jest więc taką bardzo prostą i piękną jednocześnie metaforą dialogu i takiej metaforą takiej przestrzeni rozmowy, w której jest miejsce na wspólną konkluzję. Wydaje mi się, że to jest praca Pawła Kwieka, która jest niezwykle aktualna również dzisiaj i chyba będzie aktualna zawsze. Na wystawie widzimy też pracę, która chyba nigdy nie była wcześniej pokazywana. Jest to taki zapis dialogu Pawła Kwieka i Andrzeja Partuma, dialogu w formie rysunków, który wykonali oni kiedyś podczas spotkania i Paweł przechował te rysunki. Dialog o tym, jak sądzę, co niewyrażalne. Praca, która powstała wspólnie z Ryszardem Waśko, propozycja samokontrolującej się weryfikacji, która dokonała się w Galerii Labirynt w Lublinie w kwietniu 1980 roku. Paweł i Ryszard napisali taki bardzo piękny tekst o tym, co to jest sztuka i w jaki sposób ona funkcjonuje w społeczeństwie, a następnie ten tekst podpisali nawzajem swoimi nazwiskami, jak gdyby uznając swoje autorstwo, a jednocześnie oddając autorstwo drugiej osobie. Pokazuję też na tej wystawie film Pawła Kwieka Rozmowa z bratem, frapujący dialog Pawła Kwieka i Przemysława Kwieka, jego starszego brata, w którym poruszają takie najważniejsze dla nich sprawy.
Paweł Kwiek mówi o poszukiwaniu duchowości, o poszukiwaniu Boga i znajdywaniu Go, a Przemysław Kwiek prezentuje tutaj odmienną postawę. No i oni właśnie pokazują to, w jaki sposób można się porozumieć i do jakiego stopnia można się porozumieć. Również ważne miejsce na tej wystawie zajmują takie skromne jego realizacje, które właściwie aż do teraz nie były pokazywane i są dosyć mało znane. A więc takie prace Pawła, które były już ewidentnie poświęcone innym. Jak na przykład taki cykl fotografii najubożsi, wtedy kiedy Paweł sam korzystał ze stołówki przeznaczonej dla osób objętych pomocą społeczną, fotografował osoby, które się tam znajdowały, pisał takie projekty, które miałyby być rozwiązaniem problemów najuboższych. Napisał także scenariusze dokumentów, filmów dokumentalnych poświęconych na przykład osobom chorym na AIDS. Oczywiście te filmy nigdy nie zostały zrealizowane, chociaż on próbował je zrealizować w Telewizji Polskiej. Wreszcie jego projekt i realizacja wystawy, która była przeznaczona dla osób niesłyszących i dla osób niewidomych. W Laskach pod Warszawą właśnie odbyła się taka wystawa, która składała się z, jak to on mówił, mówiących fotografii. Na początku lat 90. miało to miejsce i był to chyba pierwszy przykład w Polsce użycia takiego czegoś, co dzisiaj nazywamy audiodeskrypcją, czyli te fotografie, które były przez osoby niewidome niemożliwe do zobaczenia, były możliwe do odsłuchania, po prostu przy użyciu słuchawek można było dowiedzieć się, co na danej fotografii się znajduje, a były to akurat portrety przyjaciół Pawła Kwieka, których poprosił on o krótkie wypowiedzi odnośnie tego, co jest najważniejsze w życiu. I to właśnie można było wysłuchać, odbierając tę wystawę. Tutaj za mną dokumentacja takiego bardzo znamiennego wydarzenia, które również do tej pory nie było jakoś specjalnie interpretowane czy nagłaśniane w twórczości Pawła Kwieka. Wtedy, kiedy on mieszkał na warszawskiej Pradze przy ulicy 11 listopada w takiej dosyć okropnej kamienicy komunalnej w bardzo złych warunkach i w ogóle miał wtedy taki okres w życiu, że nie był jakoś specjalnie aktywny, jeżeli chodzi o prezentowanie swoich prac, ale przez cały czas je tworzył i bardzo brakowało mu takiego życia wernisażowego, bardzo brakowało mu rozmowy z innymi o sztuce, w związku z tym wystawiał swoje prace na ławkę przed kamienicą, po to, żeby dowiedzieć się, co mieszkańcy domu sądzą o tych pracach i wchodził z nimi w takie mikrodialogi. Wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowa sprawa dla mówienia o Pawle Kwieku i dla mówienia o jego twórczości. Bardzo trudno, wydaje mi się, jest też oddzielać Pawła Kwieka osobę i Pawła Kwieka artystę, dlatego że to był taki rodzaj człowieka i taki rodzaj działalności artystycznej, która po prostu jest ze sobą bardzo spójna. Jego osobowość jako człowieka i jego osobowość jako twórcy w zasadzie można powiedzieć, że była jednym, a to poszukiwanie komunikacji z innymi było dla niego bardzo ważne i zawsze właśnie szukanie nie tylko odbiorców swojej sztuki, ale w ogóle jakby szukanie drugiego człowieka, jego potrzeb, spotykanie się z jego oczekiwaniami, dawanie, branie, taka wymiana. Sądzę, że tutaj większość z prac na tej wystawie właśnie o tym mówi. Wystawa Zrobić niemożliwe światło jest dostępna w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie do 4 lutego, a powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.